przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. To jest przyjmowanie uwag do protokołu z 17 sesji. Czy mamy Państwo jakieś uwagi do protokołu? Z protokołem można się było zapoznać w biurze Rady, jak również przed sesją na sali obrad. Nie ma, nie widzę. Wobec tego protokół uważam za przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. To jest sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Poproszę panią wójt o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, od ostatniej sesji, to jest od 4 grudnia do dnia dzisiejszego, zostały przesłane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwały podjęte przez Wysoką Radę na poprzedniej sesji. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. W dniu 18 grudnia ogłosiłam nabór na stanowisko do spraw oświaty, kultury, sportu i promocji w Urzędzie Gminy w Dłutowie. Umowa o pracę na zastępstwo. Osoby, które są zainteresowane złożeniem oferty, mogą jeszcze ją złożyć do jutra. W okresie międzysesyjnym wydałam następujące zarządzenia, w sumie 9 zarządzeń, z tego jedno zarządzenie numer 145/20 z dnia 11 grudnia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych, drugie zarządzenie numer 146/20 z 11 grudnia w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dłutowie i 7 zarządzeń dotyczących zmian w planie finansowym Urzędu Gminy jednostek organizacyjnych gminy i w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok bieżący. Dziękuję. Dziękuję pani wójt. Czy macie państwo pytania odnośnie przedstawionego sprawozdania z działalności? Nie widzę. Dobrze. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 17/135/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kto nam przybliży temat? Proszę pani wójt. Szanowni Państwo, jak informowałam na poprzedniej sesji, w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zbiórkę i utylizację odpadów zebranych z terenu gminy Dłutów na kolejne 2 lata, a więc na rok 2021 i 2022, wpłynęła tylko i wyłącznie jedna oferta z ceną o 2 miliony wyższą za ten okres 2-letni oczywiście w porównaniu ze stawką, jaka funkcjonowała wcześniej w latach 2019-2020. Poprzednio za 2 lata oferta opiewała na kwotę 1 286 000 zł, natomiast na najbliższe 2 lata 3 288 600 zł. Średnio przeliczając na ilość zebranych odpadów, w poprzednim okresie lata 19-20 średnio za tonę wychodzi nam 500 zł. Natomiast na ten najbliższy czas
Szacujemy, że tych odpadów na podstawie oczywiście ilości zebranych odpadów w tym roku. Statystycznie wychodzi nam 940 zł za tonę zebranych odpadów. Jak Państwo wiecie, w okolicznych gminach stawki są dużo, dużo wyższe niż dotychczas obowiązująca w naszej gminie. W związku z powyższym ja również proponuję ustalenie nowych stawek od 1 lutego 2021 roku. 28 zł miesięcznie od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Podwyższona opłata 56 zł od każdego mieszkańca wtedy, kiedy nie będą odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. I jednocześnie proponuję zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować odpady na własnej działce w wysokości 4 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. A więc podsumowując, proponuję, aby na tej nieruchomości, na której będą odpady zbierane selektywnie i osoby będą kompostować odpady bioodpady na własnej działce, sumarycznie będzie to 24 zł od osoby. Dla działek, na których nie będzie kompostownika, odpady bio nie będą kompostowane, natomiast odpady będą zbierane w sposób selektywny, wówczas miesięcznie stawka od osoby 28 zł i w przypadku, kiedy ani odpady nie będą zbierane w sposób selektywny, ani nie będzie na działce bioodpadów kompostowanych, wtedy stawka od osoby 56 zł. Dziękuję. Dziękuję Pani Wójt. Czy macie Państwo pytania do omówionego projektu uchwały? Proszę bardzo. Proszę mikrofon, bo skarżą się mieszkańcy, że się słabo słyszałem. Pani Wójt, a co tutaj z tą zniżką przy kompostowaniu? Bo nic tutaj Pani na ten temat nie powiedziała. Było? 4 zł w przypadku... Aha, to przepraszam, może nie dosłyszałem. Osoby, które będą bioodpady kompostować na własnej działce, proponuję, aby miały ulgę miesięczną 4 zł od osoby, ale wtedy od każdego gospodarstwa domowego, na którym bioodpady będą kompostowane, trzeba będzie złożyć nową deklarację. Te nowe deklaracje będą dostępne, jeżeli oczywiście Wysoka Rada tutaj dzisiaj podejmie tą uchwałę, to dopiero w lutym, ponieważ propozycja na początku lutego, ponieważ proponuje się wejście w życie uchwały z dniem 1 lutego. Żeby mogła być zaliczona za luty do 10 lutego. Proszę. Za styczeń, proponuję za styczeń, tak jak było dotychczas, za styczeń mamy złotówkę ulgi za kompostowanie, z tym, że też nowe deklaracje trzeba złożyć, ale to już po 1 stycznia, bo ta uchwała, którą Państwo podjęliście na poprzedniej sesji, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Pan Radny jeszcze, proszę. Pani Wójt, mam tutaj pytanie od mieszkańców. Dlaczego akurat w lipcu tutaj, jeśli chodzi o Oszk, mamy tak aż 3 razy zbierane śmieci zmieszane komunalne, a w te miesiące, kiedy jest najwięcej popiołów, po prostu są pojedynczo zbierane? Czy nie można było tych zbiórek dokonać w tych miesiącach zimowych bardziej, bo więcej mamy tych odpadów?
Nie analizowałam tak bardzo szczegółowo tego kalendarza ani dla Oszku, ani dla innych miejscowości. Natomiast były sprawdzone, były sprawdzone te kalendarze, czy zgadza się ilość wywozów w sezonie zimowym jeden raz w miesiącu. Mówimy o śmieciach zmieszanych, o odpadach zmieszanych. W okresie zimowym jeden raz, natomiast co dwa tygodnie w okresie letnim i od kwietnia do października. I być może w tym miesiącu, w którym akurat pan radny mówi, że w tym miesiącu być może wyszło trzy razy, nie wiem. Wyszło w różnych miejscowościach, raz w czerwcu trzy razy i w innym miejscowościach w lipcu. Rozumiem bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Szanowni Państwo. Właśnie nie wiem. Pani Wójt, Wysoka Rado. Sytuacja związana z ceną śmieci tak naprawdę stawia nasz samorząd w bardzo trudnej sytuacji. Nie tylko nasz, bo gminy ościenne również. Ale przede wszystkim stawia w trudnej sytuacji mieszkańców. Co władze nasze mogą zaproponować, jaki program naprawczy na to, żeby jednak gdzieś pozyskać jakieś dodatkowe środki albo zmienić tą sytuację, tak? No bo przetarg wzrósł, tak? Cena wzrosła, może za chwileczkę będziemy mieli jeszcze przewyższą cenę. Co możemy zrobić, żebyśmy nie musieli tak wysokich opłat ponosić? To jest pytanie do pani wójt, tak? To pewnie pytanie do nas wszystkich, bo myślę, że wszyscy się dzisiaj z tym borykamy, tak? I tak naprawdę można powiedzieć, że w jednej chwili opłata wzrośnie o 100% być może. Tak? Czy my jako władze, samorządy musimy godzić się z tym, czego ustawodawca właściwie nie dopilnował? To jest tak, to prawda, że uwarunkowania ustawowe powodują wzrost cen i wzrost cen we wszystkich gminach, nie tylko u nas. My jesteśmy jedną z ostatnich gmin, które wprowadzają podwyższoną opłatę. I tu co możemy zrobić? Apelować do posłów, do senatorów o zmianę przepisów, ewentualnie o jakieś inne możliwości wsparcia mieszkańców, gdzie ten kolejny podatek, bo tak to trzeba nazwać po imieniu, to jest kolejny podatek, bo to nie zależy od niczego innego, tylko od ilości osób, był jak najmniej dotkliwy dla każdego gospodarstwa domowego. To ja przepraszam, proszę bardzo, na to właśnie bym liczyła, żebyśmy podjęli jakieś działania, bo nie jest rozwiązaniem podjęcie uchwały i godzenie się na to, że w gminach ościennych, prawda, w powiecie są wysokie ceny i wszędzie. Tylko wydaje mi się, że szukanie innych rozwiązań, żebyśmy tak wszyscy na tym nie cierpieli. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Proszę pani. A czy tę deklarację to mamy składać w styczniu jedną i potem drugą? No bo jak mamy za styczeń złotówkę ulgi, a od tego... Jeżeli ktoś będzie chciał korzystać i z jednej ulgi, i z drugiej, to niestety będzie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr 17/135/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 8 głosach za i 5 wstrzymujących. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pani wójt, poproszę. Ten projekt uchwały jest ściśle związany z uchwałą, która została podjęta przed chwileczką. Przy zmianie stawek należy również zmienić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ja tylko przypomnę, że deklaracje możemy składać w formie papierowej, ewentualnie w formie elektronicznej w następujących terminach. 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, ewentualnie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będącą podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czyli jeżeli nam się liczba osób zmienia zamieszkujących daną nieruchomość, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta zmiana zaistniała, składamy deklarację, ewentualnie 14 dni od daty, kiedy na danej nieruchomości zaczyna się produkcja odpadów. Dziękuję. Dziękuję pani wójt. Czy macie państwo pytania? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dłutów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Proszę o wciśnięcie przycisku, wniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 8 głosach za i 5 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dłutów na lata 2020-2027. Pani skarbnik, proszę. Dziękuję bardzo. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, czy mogę ten projekt uchwały omówić łącznie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie? Bo to jest, jak państwo wiecie, ściśle związane. Zacznę od projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na bieżący rok. Jak państwo widzicie, rok 2020 dobiega ku końcowi, więc czas też na generalne porządki w naszym budżecie. Przed posiedzeniem otrzymali państwo dwa załączniki do projektu uchwały, załącznik numer 1 i załącznik numer 2 z naniesionymi autopoprawkami. Proszę więc w imieniu pani wójt o przyjęcie tych autopoprawek. I teraz w projekcie tej uchwały zaproponowane zostały zmiany zarówno w planie dochodów, jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. Propozycje zmian w planie dochodów związane są, tak jak powiedziałam, ze zmianami porządkowymi budżetu i polegają na dostosowaniu planowanych dochodów do przewidywanego ich wykonania na dzień 31 grudnia tego roku.
Proponuje się zmniejszenie planu dochodów z wybranych źródeł o kwotę 2 730 778 zł i 29 groszy, a zwiększenie z pozostałych źródeł o 229 411 zł i 29 groszy, a wynikowo budżet, plan dochodów zmniejszy się o 2 501 367 zł. Największy wpływ na proponowane zmniejszenie planowanych dochodów ma zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania na realizację projektu Pracuś. Jest to kwota 1 810 000 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o 714 213 zł 29 groszy. Dochodów z tytułu dofinansowania ze środków europejskich do kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Hucie Dutowskiej, a także zmniejszenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 35 tysięcy złotych. Dotacja ta przeznaczona była na zbiórkę folii rolniczych, jednakże ona w tym roku do nas nie wpłynie, zasili budżet przyszłego roku. Powyższe dwa dofinansowania z uwagi na przesunięcie czasu realizacji projektów, na które były one przeznaczone, pojawią się w budżecie przyszłego roku. Poza powyższymi zmniejszeniami proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach Zakładu Pracy Chronionej o 49 100 zł. Kwota ta dotyczy refundacji za drugie półrocze 2020 roku, przepraszam, za pierwsze półrocze, i kwota ta zostanie przekazana przez PFRON w przyszłym roku. I jeszcze jedno znaczące zmniejszenie to zmniejszenie planowanych dochodów o 37 000 zł z tytułu opłat za wyżywienie i czesne w naszym przedszkolu publicznym. Planowane dochody zwiększone zostaną o dochody w kwocie 64 878 zł z tytułu dodatkowej sprzedaży działek w obrębie geodezyjnym Dutów Poduchowny i w Mierzączce Dużej, darowizn na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dąbrowa i Dutów Poduchowny 12 230 zł, o większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 50 000 zł, o otrzymaną refundację części kosztów poniesionych na termomodernizację budynku w Hucie Dutowskiej 31 214 zł 51 groszy, o większe aniżeli planowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 10 000 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 7 240 zł. Poza powyższymi zmniejszeniami, zwiększeniami dochodów proponuje się dochody w kwocie 450 000 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zaplanowane były w rozdziale 756.18. Proponuje się je zaklasyfikować do rozdziału 758.16 zgodnie z rekomendacją Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozostałe zmiany w planie dochodów są mniej znaczące i mają charakter porządkujący budżet. Jeżeli chodzi o plan wydatków, to proponuje się go zmniejszyć ogółem o 3 183 444,85 zł, a zwiększyć jedynie o 7 453,85 zł. Ogółem zmniejszenie planu wydatków proponuje się na kwotę 3 175 991 zł. O 7240 zł proponuje się zwiększyć planowane wydatki na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby ewentualnej pracy zdalnej pracowników Urzędu Gminy w warunkach trwającej pandemii. Środki na zakup laptopów pochodzić będą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, do wykorzystania których na taki właśnie cel uprawnia przepis artykułu 15 QC ustawy z 2 marca bieżącego roku o szczególnych rozwiązaniach
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kwota zwiększenia 213,85 zł stanowi zaplanowanie po stronie wydatków zwrotu pozostałej niewykorzystanej kwoty dotacji otrzymanej w 2019 roku na szkolenia komputerowe. Na zmniejszenie planowanych wydatków największy wpływ ma niemożność realizacji zaplanowanego na bieżący rok zakresu projektu Pracuś ze względu na przesunięty okres remontu wnętrza budynku Huty Dutowskiej i tutaj proponowane zmniejszenie wydatków to kwota 1 809 997 zł, a także przesunięty okres realizacji termomodernizacji tego budynku i na ten cel w budżecie pozostała niewykorzystana kwota 1 152 064 zł 26 groszy. Na zmniejszenie planowanych wydatków wpływ mają również oszczędności na składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy uzyskane wskutek zwolnienia z ich opłacania w 50% za okres marzec, kwiecień i maj bieżącego roku na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej. To zwolnienie stanowi ponad 60 tysięcy złotych. Poza powyższymi zmianami pozostałe zmniejszenia planowanych wydatków bieżących związane są z dostosowaniem planowanych wydatków do zweryfikowanych na koniec roku potrzeb. Ogółem powyższe zmiany spowodują, że nie będzie deficytu budżetu gminy Dutów. Deficyt zostanie zastąpiony nadwyżką budżetu w kwocie 535 055 zł i ta nadwyżka pokryje planowane spłaty pożyczek i kredytów na bieżący rok. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o 600 tysięcy zł i z tytułu rozdysponowania wolnych środków o 74 624 zł. Nie będzie konieczności zaciągania w bieżącym roku kredytów, a kwota długu wyniesie 3 737 500 zł. Czy macie Państwo jakieś pytania w sprawie tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przejdę do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dutów na lata 2020-2027. I tak naprawdę w projekcie tej uchwały jest odzwierciedlona bieżąca sytuacja budżetowa gminy. Z najważniejszych rzeczy, które są związane z kosztami, jakie będziemy ponosić od przyszłego roku, związanymi z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Dutów, w wykazie przedsięwzięć w załączniku numer 2 macie Państwo przedstawione przedsięwzięcie w rozbiciu na lata 2018-2023 i pokazane limity wydatków, jakie na ten cel w poszczególnych latach będą obowiązywać oraz limit zobowiązań, czyli do jakiej kwoty Pani Wójt będzie mogła podpisać umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ten limit zobowiązań to 3 228 600 zł. Czy macie Państwo jakieś pytania co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik. Nie było pytań, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dutów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dutów na lata 2020-2027? Z autopoprawką proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 10 głosach za i 3 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dłutów na 2020 rok. Projekt uchwały został omówiony, pytań nie było, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dłutów w sprawie zmian w budżecie gminy Dłutów na 2020 rok wraz z autopoprawką, proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 10 głosach za i 3 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dłutów na lata 2021-2027. Pani skarbnik, proszę, tak? Projekt uchwały otrzymali Państwo na druku 54/2020. W załączeniu do projektu tej uchwały znajdują się objaśnienia przyjętych wartości, jakie zostały zastosowane przy opracowywaniu wieloletniej prognozy na lata 2021-2027. Prognoza ta została sporządzona zgodnie z przepisami od artykułu 226 do 232 ustawy o finansach publicznych. I wartości przyjęte w wieloletniej prognozie zgodne są z danymi wynikającymi z przedłożonego projektu budżetu gminy Dłutów na 2021 rok. Te dane, które zawiera wieloletnia prognoza finansowa, one się pokrywają z projektem budżetu na 2021 rok. Jedna rzecz, która się zmieniła w stosunku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jaką Państwo otrzymali wraz z projektem budżetu, to jest załącznik numer 2 do WPF-u, gdzie zostały zaktualizowane wartości związane z przedsięwzięciem dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Dłutów. Te kwoty są, jeżeli chodzi o limity wydatków, tożsame z kwotami, jakie znalazły się w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na bieżący rok. Nie wiem, czy macie Państwo tutaj pytania. Bardzo szczegółowe wyjaśnienia zawarte są w projekcie. Jeżeli nie, to bardzo dziękuję. Dziękuję, pani skarbnik. Nie było pytań. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dłutów w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dłutów na lata 2021-2027 wraz z autopoprawką, proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 9 głosach za i 4 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dłutów na 2021 rok.
Pani skarbnik, tak? Dziękuję bardzo. Projekt budżetu był omawiany na łączonych posiedzeniach, na łączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów. I może nie będę go omawiać bardzo szczegółowo, powiem tylko te najważniejsze rzeczy. Planowane na przyszły rok dochody określa się w kwocie 27 588 455 zł. Planowane wydatki wyniosą 28 235 455 zł. Planowany deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wyniesie 647 tysięcy zł. Rozchody budżetu, czyli spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów, wyniosą 625 tysięcy zł. A przychody planowane są w ogólnej kwocie 1 272 tysiące zł i w ramach przychodów planowane są do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 982 156 zł i rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 289 844 zł. Wydatki bieżące budżetu wyniosą 23 182 tysiące, natomiast wydatki inwestycyjne stanowić będą prawie 18% ogólnych wydatków budżetu i wyniosą 5 053 014 zł i 42 grosze. Wśród największych zadań inwestycyjnych, jakie pojawiły się w projekcie, jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej z planem wydatków w kwocie 1 100 000 zł. Budowa parkingu przy ulicy Polnej z planowanymi wydatkami 950 000 zł. Budowa parkingu przy ulicy Głównej z planowanymi wydatkami w kwocie 860 000 zł. Na adaptację budynku w Hucie Dłutowskiej, która jest związana z realizacją projektu Pracuś i na którą są tam zaplanowane środki z dofinansowania, zaplanowano 623 956 zł. Na modernizację drogi w Piętkowie 340 000 zł. Na przebudowę drogi w Drzewocinach 280 000 i na pomoc finansową na przebudowę drogi w kierunku Mierzączki Dużej, pomoc finansową dla powiatu pabieńskiego, planowane wydatki 352 967 zł. W projekcie budżetu wydatki w ramach funduszy sołeckich sołectw wyniosą 368 203 złote 46 groszy, a przychody i koszty zakładu budżetowego zaplanowane zostały w wysokości 810 110 zł. Kwota długu planowana oczywiście na koniec przyszłego roku wyniesie 4 094 656 zł. To tak bardzo ogólnikowo. Jeżeli macie Państwo pytania, bardzo proszę. Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Pytań nie było, wobec tego przystępujemy do głosowania, ale jeszcze chciałem poinformować, że jesteśmy w posiadaniu uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. W składzie Anna Kazimierczak, przewodnicząca, Roman Drozdowski, członek, Iwona Kopczyńska, członek. I skład orzekający Regionalnej Izby uchwala, co następuje. Opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Dłutów na 2021 rok. Mamy również pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa
Panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dłutów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2021 rok wraz z autopoprawką. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 9 głosach za i 4 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2021 roku. Plany pracy otrzymaliście Państwo z materiałami. Czy życzycie sobie, żeby przewodniczący odczytali te plany, czy... Przystępujemy do głosujemy bez odczytywania. Nie widzę, żeby ktoś chciał, żeby odczytać plany. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dłutów w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2021 roku. Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach za. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Pani Wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak co roku przedkładam projekt rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok następny. Proponuje się, tak jak w poprzednich latach, aby zakres współpracy obejmował zadania publiczne nałożone na gminę w zakresie kultury fizycznej, integracji europejskiej, kultury i promocji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji i pomocy społecznej. Proponuje się, aby zadania były realizowane w następujący sposób. Poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, poprzez wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie, ewentualnie poprzez wspieranie finansowe. O tak, w telegraficznym skrócie. Rzecz powtarzalna, jak co roku. Czy macie Państwo jakieś pytania odnośnie uchwały i programu, propozycji? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dłutów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3
ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach za. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. To jest interpelacje i zapytania. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Wobec tego przechodzimy do punktu 14, to jest wnioski. Proszę bardzo, pani radna. Szanowni państwo, w nawiązaniu do mojej poprzedniej wypowiedzi chciałabym spróbować się umówić tutaj z państwem, z panią wójt, z panem przewodniczącym i zapytać, czy pani wójt, pan przewodniczący widzą taką możliwość, żebyśmy spróbowali przynajmniej pisać do naszych władz, prawda, wyższych z prośbą, tak, z jakimś pomysłem, żebyśmy podjęli jakieś działania, żeby zmienić tą sytuację, jaka dziś nam tutaj powstała, na przykład właśnie z przetargiem, tak, kiedy tak naprawdę Rada nie ma wyjścia, ponieważ koszty są ogromne, natomiast dochodzi do sytuacji, z którymi tak naprawdę się nie godzimy, tak, bo nie wierzę, że państwo chcieli podnieść o 100% opłatę za śmieci. Tak, ja myślę, że nie. I czy naprawdę my jako Rada chcemy godzić się, głosować za, kiedy tak naprawdę uważamy inaczej? Także apeluję do państwa, żebyśmy podjęli jakieś działania i przestali się godzić na to, że wokoło jest drogo, to my też tak musimy mieć. I godzić się na to, co ustawodawca, o czym ustawodawca nie myśli, tak? O tym, że nas nie stać na to. Bardzo proszę. Tak jak zadeklarowałam, oczywiście ja jestem gotowa do pisania różnych wystąpień, wniosków do posłów, senatorów dotyczących zmiany ustawy, bo tylko to może to zmienić i to różnych ustaw, łącznie z ustawami dotyczącymi sposób i kryteria naliczania opłat za składowanie odpadów. Ale moja propozycja, że proponuję podwyżkę o 28 do 28 zł, to wcale nie jestem z tego zadowolona, nie jestem z tego dumna i nie jest tak, że ja tak chcę i państwa namawiam, państwu proponuję taką podwyżkę. Sytuacja niestety nam to wymusiła. Sytuacja wymusza nie tylko na gminie Dłutów, ale i na innych gminach podobne zachowania, bo drodzy państwo, umowa z firmą Ekoregion, która w drodze przetargu została wybrana na zadanie pod tytułem odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów z dniem 31 grudnia 2020 roku się kończy. Każde gospodarstwo domowe produkuje odpady. Jedni więcej, drudzy mniej, ale wszyscy produkują. Zbiórka i zagospodarowanie leży po stronie gminy. Więcej, gmina jest zobowiązana do spełnienia norm recyklingu. I w sytuacji, kiedy w odpowiedzi na przetarg, to nie przetarg z prawa polskiego, ale już przetarg z prawa unijnego, gdzie ogłoszenie było nie tylko na terenie Rzeczpospolitej, ale w biuletynie
krajów Unii Europejskiej, więc znacznie szerszy zasięg. Do tego wszystkie firmy, które są zarejestrowane w naszych rejestrach, były poinformowane o przetargu, nie były zainteresowane złożeniem oferty. Wpłynęła oferta tylko jedna. Firmy Ekoregion za cenę 2 miliony droższą za okres porównywalny niż dotychczas. Więc drodzy Państwo, tu nie ma wyjścia. Tu nie ma wyjścia, niestety. Z firmą Ekoregion umowę podpisać trzeba, bo ktoś to zadanie na zlecenie gminy realizować musi. Natomiast założenia tego systemu są jeszcze takie, że system powinien finansować się sam. Tak jak było przedstawiane to Państwu radnym na posiedzeniu połączonych komisji, różne sposoby kalkulacji i tak nie są wzięte tu pod uwagę koszty pracownicze, koszty administracyjne, są wzięte koszty firmy i to też jeszcze nie w pełnej wysokości. W każdym razie nie wiem, jak to się skończy. Nie wiem, jak to się skończy, czy nie przyjdzie nam z podatków, zamiast realizować jakieś inwestycje, dopłacać do firmy, która będzie na terenie naszej gminy zbierać śmieci. Niestety tak wygląda rzeczywistość i niestety to nie jest nasze radosne twórczości, tylko wymuszone przez to, co się dzieje dookoła. Dziękuję Pani Wójt. Ja jeszcze tylko dopowiem, że oczywiście jak i ja, to wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że Pani Wójt czy Państwo Radni chcieli podnieść opłatę, tylko tak jak właśnie by zostało to powiedziane, nie ma wyjścia. Niemniej ogólnie rzecz biorąc, i tak nie finansujemy systemu z tej opłaty w całości i w obawie o to, że tak naprawdę ciągle małe samorządy godzą się na wszystko, co dzieje się wokoło. Stąd moja propozycja i wniosek, tak, żebyśmy przestali się godzić. Przynajmniej podjęli jakieś próby działania, bo jeżeli nie będziemy nic robili, to na pewno nic się nie zmieni. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę. A może Pani Wójt byśmy wystąpili do Urzędu Antymonopolowego, żeby sprawdził działania tej firmy? Bo tak naprawdę tutaj nie mamy żadnej konkurencji, tak? Zdroworozsądkowo myśląc. Ekoregion jest tutaj. Przetarg był ogłoszony, więc zgodnie z prawem każda firma, która ma... No wszystko jest zgodnie z prawem, ale a stawki rosną, tak? No ale oni mają ten teren przydzielony i koniec. W istotnych warunkach przetargu nie było, że tylko może brać jedna określona firma. Czy warunki były tak wyśrubowane, że te warunki mogła spełniać tylko jedna firma? Nie. Przetarg był otwarty dla wszystkich. Przetarg to był nieograniczony przetarg. Ale mówię, że oni sprawdzili tą firmę. Dlaczego takie koszty? Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie. Że nie ma podstaw prawnych do tej kontroli, bo tu nikt nie ograniczył komuś udziału, do wzięcia udziału w przetargu. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Wobec tego ja przekażę tylko informację. Do Rady Gminy wpłynęły życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od pana senatora Macieja Łuczaka, marszałka województwa łódzkiego oraz przewodniczącej sejmiku województwa łódzkiego, prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pawianicach, zarządu i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłutowie, zespołu szkolno-przedszkolnego w Dłutowie, kierownika pracowników oraz podopiecznych środowiskowego domu samopomocy w Żywocinach, prezydenta miasta Pawianic oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Pawianicach, wójta gminy Drużbice oraz przewodniczącej Rady Gminy Drużbice, burmistrza Żgowa oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Żgowie, zarządu gminnych kół gospodyń wiejskich w Dłutowie. My również życzymy Państwu szczęśliwego, dobrego nowego roku.
to znaczy osobom, które i instytucjom, które złożyły nam życzenia. A teraz proszę panią wójt. Jeden króciutki komunikat. 31 grudnia Urząd Gminy będzie pracował do godziny 12. Jeżeli coś trzeba będzie w późniejszych godzinach, to bardzo proszę telefonicznie. W związku z tym, że jest to ostatnia sesja w tym roku, już za kilka dni nowy rok, pozwólcie państwo, że z naszej strony złożymy również gorące życzenia noworoczne. Najpierw ja chciałabym podziękować radnym Rady Gminy, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wszystkim mieszkańcom gminy Dłutów oraz osobom, dla których są ważne losy naszej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie i współpracę w mijającym roku. Jednocześnie z panem przewodniczącym chcielibyśmy życzyć, aby nadchodzący nowy 2021 rok przyniósł same sukcesy i spełnienie najskrytszych marzeń. Życzymy, aby w nowym roku udało się zrealizować wszystkie plany, zarówno zawodowe, jak i osobiste. Życzymy państwu dobrego zdrowia na każdy dzień. Niech będzie to rok radosny i wolny od wszelkich trosk. Życzymy, aby wszelkie problemy i zmartwienia zostały w starym roku i już nigdy nie wróciły. Niech w nadchodzącym nowym roku zagości miłość, radość i pokój. Szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Wobec tego, że już nie ma chętnych do zabrania głosu, obrady 18. sesji Rady Gminy uważam za zamknięte. Dziękuję państwu za udział.